Siemanko, ja jestem Przemek, a jako że Halloween już niedługo, przygotowałem specjalnie dla Was odcinek, który jest właśnie w podobnym klimacie. Także zostańcie ze mną i oglądajcie do końca, bo dziś pokażę Wam trzy straszne historie graczy Fortnite. Nowych widzów zachęcam do zostawienia suba, bo na 600 tysięcy subskrypcji farbuję włosy na różowo i robię piosenkę Disco Polo, także no, będzie na pewno ciekawie i nie udało Wam się po raz kolejny ogolić mnie na łysła. Dobra, obniżę jeszcze raz ten próg. 900 topek w pierwsze 15 minut i golę moją łepetynkę piękną na łyso. Bo po komentarzach widzę, że ten challenge naprawdę Wam się spodobał. Oczywiście do zgarnięcia 1000 hodowców wystarczy, że napiszesz w komentarzu, czy obchodzisz Halloween, czy nie. Wyniki na moim Insta, do którego link macie w opisie, musicie go koniecznie zaobserwować, a te z poprzedniego odcinka będą dziś. Także ja już nie psuję tym początkiem klimatu, tylko jedziemy z tym śledziem. Od kiedy pamiętam, zawsze chciałem kupić sobie V-Dolce do Fortnite, ale pech chciał, że nie miałem nigdy pieniędzy. A gdy zapytałem się rodziców, czy kupią mi V-Dolce, odpowiedzieli mi, że nie mają ochoty tracić pieniędzy na taką grę i że lepiej poczytałbym jakąś książkę. Nie pochodziłem z bogatej rodziny, liczył się u nas każdy grosz. Zazdrościłem tym osobom, co miały fajne skiny i itemy. Praktycznie to połowa mojej szkoły śmiała się ze mnie, że nie mam żadnych fajnych skinów. Zacząłem szukać w internecie, jak mieć V-Dolce za darmo. Pytałem na forach, ale osoby odpowiadały mi tylko, że nie ma sposobu, żeby dostać V-Dolce za darmo. Plus możesz dostać bana za pytanie się takich rzeczy na forum. Już miałem ochotę zakończyć te szukanie, gdy nagle pod jednym moim postem na forum o Fortnite dostałem odpowiedź od jednej osoby. Ta odpowiedź brzmiała tak. Jeżeli masz Discorda, to mogę ci wysłać V-Dolce za darmo. Gdy dostałem tą odpowiedź, byłem cały w skowronkach. Szybko założyłem konto na Discordzie, bo wcześniej go nie miałem, i poprosiłem osobę, by dała mi swój nick na Discordzie i tak. Gdy ją dodałem, wysłał mi plik, który miał nazwę Fortnite podłoga hex.exe. Podziękowałem mu bardzo i zainstalowałem ten plik. Byłem bardzo zadowolony, że w końcu będę mógł kupić upragnione skiny. Gdy pobrał się plik, szybko go otworzyłem i włączyłem później Fortnite'a. Lecz coś mi tu nie grało. Piosenka w menu Fortnite była grana od tyłu, a wszystkie napisy w grze zmieniły się na jakieś cyferki, literki i dziwne znaczki. Nagle mnie wywaliło. Pomyślałem, że to przez mój komputer i odpaliłem Fortnite jeszcze raz. Tym razem już mnie nie wywaliło. Odpaliłem gierkę, wszystko było super. Na koncie widniało nawet 10 tysięcy V-Dolców. Wszedłem więc do sklepu kupić sobie co tylko praktycznie chcę. Cieszyłem się, że znajomi nie będą już się ze mnie śmiać. Nagle wyskoczył mi dziwny komunikat o treści "Nie powinieneś tu być". Ta wiadomość mnie bardzo zaskoczyła. Przecież nawet z nikim nie grałem, z nikim nie rozmawiałem. Po prostu kupowałem sobie skiny, a komunikat wyglądał tak, jakby wyskoczył po prostu w Fortnite. Ale zignorowałem to. Po kilku dobrych minutach zobaczyłem postać, która wyglądała jak Bambik, ale wcale nim nie była. Jego twarz była blada i ogólnie wyglądał on jakoś dziwnie. W tamtym momencie mój komputer po prostu znowu się wyłączył. Odpaliłem ponownie komputer i znowu włączyłem grę. Tym razem ponownie wyskoczył mi komunikat, że powiedziałem ci, macie tu nie być. Możesz zacząć się bać. Gdy wszedłem do menu, zobaczyłem tego samego Bambika z bladą twarzą, tylko wyglądał jeszcze straszniej. Komputer znowu się wyłączył i tym razem wyskoczył mi blue screen. Po prostu komputer zwariował. Gdy udało mi się go włączyć ponownie, szybko usunąłem ten plik i wszedłem na Discorda napisać temu gościowi, że coś z tym plikiem jest nie tak. Ale już go tam nie było. Musiał mnie zwyczajnie usunąć. Kilka dni po tym wydarzeniu opowiedziałem mojemu najlepszemu przyjacielowi, co się wydarzyło. Powiedział mi, że miał tak samo i pobrał tego gościa też plik o nazwie fortnitehex.exe i miał coś bardzo podobnego. Już nigdy nie pobiorę tego pliku od żadnego nieznajomego, nawet jeżeli miałbym się dowiedzieć, kim był ten cały Bambik z bladą twarzą. Fortnite grałem od ponad 2 lat. Już wtedy była to moja ulubiona gra. Kilka tygodni temu zamawiałem przez internet nowego pada, ale że był z AliExpress, dostałem go dopiero po miesiącu. Kiedy go otworzyłem, znalazłem w nim także pendrive'a. Stwierdziłem, że służą do korzystania z pada na urządzeniach bez Bluetooth. Ale kiedy go podłączyłem, okazało się, że jest na nim tajemniczy plik. Fortnite Season 666. W tamtym momencie pomyślałem, że w ramach gratisu została dołączona fanowska wersja.
inercja. Byłem zmęczony, więc poszedłem spać. Obudziłem się o 3 w nocy, bo nie mogłem znowu zasnąć. Postanowiłem zagrać w grę dołączoną na pendrive'ie. Oczywiście nie działała. Zmieniłem nazwę pliku na Fortnite Season 666.exe i spróbowałem znowu ją odpalić. Zadziałała. Pierwszy ekran wczytywania przedstawiał skiny demonów, diabłów, szkieletów, zombie i jakichś innych potworów. W tamtym momencie myślałem, że jakiś fan stworzył własną wersję, a motywem przewodnim sezonu były straszne rzeczy. Następny ekran wczytywania niezbyt różnił się od tego normalnego, ale był czarno-czerwony i cały we krwi. Nie miałem wyboru trybu, od razu dało mnie do lobby Battle Royale. Miałem tylko przycisk graj. Żadnego wyboru, czy chcę grać w parach, ani szafki, ani sklep. Moim nickiem było moje imię, a skin przypominał mnie. Dziwne. Bardzo dziwne. W tym momencie pokazało mi, że nie mam internetu, ale nie wywaliło mnie z gry. Pomyślałem, że ta gra nie wymaga internetu. W końcu to tylko fanowska wersja zapisana na pendrive i dołączona do pada. Kliknąłem graj. Od razu znalazłem się w lokacji. Nazywała się Miejsce Katastrofy. Nie mogłem zobaczyć mapy. W tej lokacji był rozbity wóz bojowy. Wszędzie było mnóstwo umarlaków, jakieś ruiny, a naprzeciwko nich cmentarz. Wtem zobaczyłem jakąś klapę. Otworzyłem ją i wszedłem. Były tam katakumby. Przeszedłem paręnaście metrów i wtedy włączył się filmik. Przedstawiał on faceta w stroju bambika oblewanego jakąś substancją przez jakiegoś innego mężczyznę w czarnej kurtce i kominiarce. Wszystko wyglądało tak realistycznie, że miałem pewność, że nagranie jest prawdziwe. Kiedy krzyki ustały, uznałem, że tajemnicza postać nie żyje. A wtem oprawca krzyknął: "You next!" Miał rosyjski akcent. Wtedy wyjrzałem przez okno. Zobaczyłem kilku ludzi ubranych identycznie jak ten bandyta z filmu z siekierami i dziwnymi butelkami. Nie wiem, co mam z tym zrobić. Czy mam to gdzieś zgłosić? Piszę to, żeby was ostrzec. Nie kupujcie padów z Ali, a jeżeli będziecie musieli, to nie korzystajcie z dołączonych pendrive'ów. Pozwólcie, że się tutaj wtrącę i zepsuję wam trochę klimat, ale jeżeli chcecie więcej tych odcinków, to zostawcie suba z dzwonkiem i łapkę w górę. Przypominam, że na 600k maluję włosy na różowo i robię piosenkę Disco Polo, także wiem, że chcecie to zobaczyć. Byłem zwykłym 12-latkiem. Gram Fortnite od 6 sezonu, ale wolę nie mieć na razie nic wspólnego z Fortnite'em po tych wydarzeniach. Był zwykły sierpniowy dzień. Byłem w domu. Postanowiłem sobie zagrać Fortnite, więc odpaliłem komputer, włączyłem grę i wybrałem tryb solo. Wszystko było normalne. Poleciałem na zalew zastoju, o dziwo nie było tu nikogo. Zdziwiłem się i poleciałem jak zwykle na dach jakiegoś budynku. Otworzyłem skrzynkę. Dalej nikogo nie było. Po chwili zauważyłem, że zostało 20 graczy. Pomyślałem sobie, że przecież to nienormalne. Strefa jest za duża na taką ilość graczy. Może to jakiś błąd? Poszedłem więc dalej przez zalew zastoju, ale nadal nie było tam nikogo. Kurzyłem się, bo nie wiedziałem, gdzie są przeciwnicy. Miarka się przebrała, powiedziałem, i w końcu zauważyłem przeciwnika, ale nie był to zwykły gracz. Miał skina, który nie istnieje normalnie w Fortnite. Udało mi się go trafić i otrzymał nawet 200 obrażeń, ale i tak żył. Stwierdziłem, że po prostu trafiłem na jakąś zbugowaną rundę, więc poszedłem zjeść obiad. Gdy wróciłem i włączyłem komputer, zauważyłem na ekranie napis Fortnite podłoga skary.exe. Przestraszyłem się, że mam jakiegoś trojana, więc włączyłem skanowanie całego systemu, które miało trwać kilka godzin. Poszedłem się zdrzemnąć i w tamtym momencie miałem sen, gdzie biegałem po mapie z Fortnite, ale nie było na niej nikogo. Nagle niebo zrobiło się czarne i spotkałem strażnika miłości, który powiedział: "Nie powinieneś w to grać, jesteś z tym całkowicie sam." Momentalnie obudziłem się i zauważyłem na swoim monitorze kartkę z dokładnie tym samym napisem. Gdy wybiegłem z pokoju i wróciłem, to kartki już nie było. Czy mi się to tylko przewidziało? Pozostanie już do końca zagadką. Tak czy inaczej zrobiłem sobie przerwę od Fortnite'a na dłuższy czas. Sub dzwoneczkiem, łapka w górę, wpadajcie na Instagrama w shop.bg, link w opisie. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemka!